Hello, hello! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie gramy w Welking Road. Dzisiaj sobie zagramy poziom level 3 i zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, dzisiaj już palce są trochę odświeżone. Już nie będzie takiego... że tak powiem, już na razie mnie jeszcze nie bolą, więc jak najbardziej przechodzimy dzisiaj na świeżo. To jest też bez przygotowania, też mam tutaj kilkudniową przerwę od skakania, więc właściwie nie wiadomo, jak nam pójdzie. Jak widzicie, zaczynamy dzisiaj na niebieskiej krainie i już teraz widzimy, że będą nowe niebieskie kulki. Na początku warto się rozejrzeć. Rozejrzeć, łapiecie, dobra. Dobra, no to co? No to może jakiś taki wstępny skok. I lecimy, myk, lecimy sobie parkour tutaj. Chcemy zrobić mały parkour. Dobra, mamy dzisiaj nową kulkę. Za chwilę zobaczymy, co ona robi takiego. Czy widzicie coś, co się by tu porobiło? A, no właśnie, głupek ze mnie. Nie zauważyłem, zamiast przeczytać po prostu tak. Traci energię i po jakimś czasie. Aha, dobra. Czy nie, dobra, to jest tylko pokazówka taka. Ogólnie chodzi o to, że po prostu niebieskie po jakimś czasie tracą energię, więc łapiąc się ich, trzeba reagować bardzo szybko. O tym właśnie chodzi. Dobra, no i teraz zapałem. Czyli po prostu musimy bardzo dosyć szybko reagować. O, nie udało się. Myślałem, że się może uda. O, znowu się nie udało. Ciekawe. No i elegancko, czyli po prostu musimy bardzo szybko reagować, ponieważ niebieskie dosyć szybko tracą energię. Czerwone już znamy, czerwone są te nasze ulubione, zwykłe. Z nimi nigdy nie było problemu, chociaż oczywiście wypada się ich zawsze złapać, bo jeśli się ich nie złapiemy, to po prostu spadniemy w przepaść. Dobra, teraz coś wydawać się by mogło, że trudniejszego, ale nic bardziej mylnego. Dobra, co teraz? No i teraz nagle tak sobie patrzę, że w sumie... To nie wiem. Bo w sumie skoczyłem tutaj, a nagle się tu okazuje... Chyba trzeba aż tam doskoczyć. Chyba mały błąd popełniliśmy, dlatego sobie spadniemy na dół. Wydaje mi się, że musimy aż tam daleko doskoczyć. No dobra, możemy spróbować. O właśnie, dokładnie. No i wracamy też i są też oczywiście nasze zielone. Czyli nasze dosyć... Bym powiedział, że jedna z naszych ciekawszych kulek, które po prostu nie do końca, przeważnie nawet nie wiemy, co one takiego robią. To jest taki przykład prosty dosyć, po prostu trzeba się mocno rozhuśtać i dolecieć aż do tamtej krawędzi. Czy uda nam się dorocić? Niestety troszeczkę nam zabrakło, ale koncepcja jest jak najbardziej w porządku. O, teraz powinniśmy dolecieć, bo ładnie się wyrzuciliśmy. Dobra, to już widziałem na boku, że jest właśnie nasza kulka. Elegancko robimy ten trik. Tu pewnie będzie trzeba coś podobnego zrobić. O właśnie. Też elegancko. No i tutaj znowu... O, poczekaj, mamy F1. Czyli ogólnie rzecz biorąc, że to chyba jakiś taki będzie... Trudniejszy skok, rozumiem, tak? No dobra, no tutaj nawet nie doleciałem. Tak, to się będzie, to coś... To mi tak trochę tłumaczy, nie do końca wiem, co tu... jakiś circular jump, czyli zakładam, że chodzi o taki jump trochę, tak wiecie. Ogólnie, bo gdzie ja muszę doskoczyć? Muszę prawdopodobnie tu doskoczyć, no i chyba to może być... coś trudniejszego do wykonania, zwłaszcza, że nie mogę nawet do tej... Dobra, chyba chodzi o to po prostu, że muszę tak wyskoczyć bardziej, wiecie?
O, w ten sposób. O, widzicie, to się wyładowuje. Więc po prostu świecie musimy to zrobić bardzo umiejętnie. Skaczemy tutaj. O, nie wyszło. Nie tą ręką chciałem złapać. Mój błąd. O, i musimy dolecieć aż tutaj, co nie? No teraz prawie nam wyszło. Brakowało nam raptem milimetru. No to jest trudny skok. Spróbuję może na razie lewą ręką zacząć, w sensie. I lecimy, i doskoczymy, i doskoczyliśmy, proszę państwa. Co to była za piękna akcja. Elegancko nam to wyszło, tak jak zresztą planowałem. Dobra, teraz widzimy coś bardzo trudnego. Znaczy nie, w sumie nie, trzy takie skoki nas tutaj czekają. Oczywiście, no, mam nadzieję, że wyjdą. I nie... O, wydało się! Byłem przekonany, że już niestety jestem troszeczkę za wysoko. Tutaj nie wiem, co jest. Dobra, złapmy się tego na razie. Dobra, co się stało? Aha, trochę tak jakby podwyższył nas. No dobra, no to było akurat dosyć proste. No i teraz widzimy, że już jest chyba coś trudniejszego. Nie jestem pewien, jak to żeśmy... Bo mamy tutaj jakby chyba po prostu jest tutaj więcej kulek, niż będzie nam potrzeba. O kurde! Ach, przepraszam, myszka mi się teraz ześliznęła i nie wyszło nam to. A widzicie, musimy teraz zrobić jakoś tak sprytnie to. Patrz, udało nam się, ale żeśmy to ładnie załatwili, co nie? Elegancko żeśmy to załatwili, dobra. Tu widzimy coś znowu dosyć ciekawego. Rozejrzę się, bo na razie nawet nie jestem pewien, co my musimy tu zrobić. Przebiegnę po ścianie, zobaczymy na drugą stronę i aha, dobra, pewnie tu jest jakiś taki skrót, gdybyśmy chcieli zrobić, ale w sumie skrót nam nie jest potrzebny. Dobra, znowu coś z zrobieniem z takich bardziej swingów, czyli tych circular swings. Czyli ogólnie rzecz biorąc możemy się spodziewać naprawdę niezłego hardkoru. Dobra, nie doleciliśmy, ale to jest już, widzimy, że to już jest troszeczkę wyższy, można tak powiedzieć, że troszeczkę wyższy level, jeśli chodzi o takie skoki. Ale ogólnie gra nam tłumaczy, że powinniśmy jakby planować. O, nie doleciliśmy tam. Musimy troszeczkę planować, jak chcemy to, jak chcemy jakby z której strony troszeczkę lądować danego orbsa. O, tutaj troszeczkę, no troszeczkę za słaby rozpęd miałem, widzicie? Muszę nabrać tam troszeczkę większego rozpędu i dopiero wtedy mi się to uda, co nie? Dolecimy? Jest, dolecony, elegancko nam to poszło. Dobra, co mamy dalej? Czerwone kulki to oczywiście znamy. To jest, mi się wydaje, to jest zwykłe. Znaczy nie jestem pewien, być może to jest jakieś takie zwykłe, no jak podciąganie się. Co nie, a wychodzi na to, że owszem, to jest po prostu takie zwykłe podciąganie się, żeby dostać się na wyższy pułap. I lecimy dalej. Tutaj króciutki bieg po ścianie, czyli nic specjalnego. Co my tu mamy? Niebieską kulkę. Wydaje się prosty skok. Hops. Dobra, no i tu już widzimy, że chyba będzie coś trudniejszego. Oczywiście na spontanie atakujemy. I jak najbardziej, niby coś trudniejszego, ale jednak nie. Tutaj za to musimy się cofnąć. O, widzicie, nawet elegancko to zrobiliśmy z rozbiegu. I elegancko jesteśmy wyżej. No ogólnie widzicie, teraz poprzednia runda szła mi o wiele gorzej, dlatego że byłem już troszeczkę zmęczony po pierwszej rundzie, a nagrywałem to jakby pod rząd. Tutaj ewidentnie widać, że idzie mi o wiele lepiej. Dobra, no to tutaj mały bieg po ściance i biegniemy dalej. Co nas tutaj czeka? No dobra, kilka prostych skoków. I tutaj już chyba możemy założyć, że będzie coś nowego. Ale to będzie coś takiego... Nie wiem, musimy się chyba tam doskoczyć, no dobra.
Dobra, myślałem, że to będzie coś trudniejszego, na szczęście nic bardziej mylnego. Dobra, co teraz mamy? Teraz mamy jakiś taki ciekawy parkour, czyli musimy tutaj z całą pewnością. No dobra, spróbujmy. Ach, no troszeczkę... Ach, troszeczkę powiem wam, że zabrakło nam. Ale tak minimalnie względnie, tak minimalnie względnie nam zabrakło. O nie, też mamy za słaby rozpęd. O kurczę, no jak spadłem. Dobra, musimy to po prostu dobrze zrozplanować. Po pierwsze, nie prawą ręką, którą się złapałem, tylko będziemy musieli się złapać lewą. Och, znowu to źle. Wiecie, jak musimy to zrobić? Musimy to zrobić tak, że musimy leciutko, będąc tutaj na górze, leciutko musimy skręcić jakby w tą stronę. O, coś takiego mi się wydaje. Tylko oczywiście musimy leciutko w tą stronę skręcić, ale też nie możemy popadać w jedną skrajność w drugą. Czyli musimy zrobić to, o, jakoś tak. O, widzicie? I teraz elegancko się wybiliśmy i doskoczyliśmy do naszego pułapu. Dobra, to już przerabialiśmy w sumie. Dobra, udało się, choć to ja niestety czasami mam wątpliwości, czy na pewno się uda, bo tak minimalnie brakuje. Dobra, no i tu mi się wydaje, że będzie podobna sprawa. O kurde, to... Ale farcie, ja cię kręcę w ostatni... Chciałem się złapać znowu lewą ręką i praktycznie w ostatnim momencie złapałem się ręką prawą i udało mi się to wybronić. Dobra, teraz znowu będzie wspinaczka, tylko niestety to będzie ta mniej miła wspinaczka, to znaczy taka trochę... No w moim odczuciu nie za fajna. No ale dobra, sprawdzimy, czy się uda. O, widzicie, no troszkę może być... O kurde, coś, czemu się puściłeś? To jest czerwony! Nie puszczaj się czerwonych! No, to już taka... Nie lubię tych wspinaczek, one są takie trochę, wiecie, męczące jednak. Widzicie, co się dzieje. To jest takie... Ja bym powiedział, że to jest takie trochę męczące, wiecie? Takie wspinaczkowanie się. O kurczę, ale fail, co nie? I teraz pytanie, jak to umiejętnie zrobić? O kurde, jak poleciałem! Nie! Spadnę może, co nie? Bo miałem chyba save'a gdzieś dalej, a nie chciałbym ten. Dobra. Co nie? Wydawać tyle takich ciężkich skoków przeszedłem, a teraz zatrzymam się... Bym powiedział, że na takiej dosyć dużej pierdole, bo to taka trochę pierdołka jest teraz, wiecie? Niestety problem jest czasami z wycelowywaniem, wiecie, bo to robię jakby, robię te obroty jakby na sufit, tak jakby patrzę się cały czas w górę i czasami jest problem z wycelowaniem w kulkę, po prostu jawnie. O, widzicie? Czasami mnie nawet nie trafiam i to też jest może być problemem. Dobra, teraz się powinno udać, bo mam lepszy rozpęd. Albo nie. Dobra, jeszcze raz. Ja nawet zacząć to za bardzo nie mam jak, co nie? Dobra. O, tak ledwo. I tu jest... I tu już taki jest, w moim odczuciu, lekki problem, co nie? Dobra, podciągnę się troszeczkę. Dobra. Nie! Ale blisko! Przecież mogłem się tego złapać wręcz! Widzieliście to? Wręcz było, więc to było już w mojej garści, co nie? No teraz to się akurat nie złapałem totalnie, ale już praktycznie byłem na sam szczycie. No niestety, czasami wydaje się takie proste rzeczy i nagle utykamy na czymś, wydawałoby się prostym, a jednak wychodzi na to, że to takie proste chyba nie jest. Dobra, tu się trochę podciągnę. Jest! Dobra, udało się. Uff, udało się. Och, udało nam się doskoczyć tutaj w końcu. Jesteśmy właśnie na wielkim szczycie. I teraz czas na... Spodziewać się mogę skoku, który zapamięta cały świat!
Skąd Bladeusza był? Dobra, dobra, tu trzeba chyba... Trochę chyba za późno się wybiłem. Znaczy za wcześnie, przepraszam. O kurcze, ale to żeśmy trochę... Dobra, spróbujmy jeszcze raz wykorzystać. Nie, nie zdążyła się, ona... Wyładowała się energia. Musimy to za pierwszym razem zrobić. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Mamy tu bardzo duży rozpęd. O, pięknie. O kurde, aż tam daleko musimy dolecieć? Nie wiem, czy dam radę. Dobra, jesteśmy już praktycznie... Praktycznie przeszliśmy cały poziom. I zrobiliśmy to w jakieś 15 minut. Więc naprawdę bardzo ładnie nam poszło. Ach, znowu, tylko na chwilę muszę to złapać. Mi się wyładowało. Lecę powietrze. A zobaczcie, ten poziom wcale nie był taki krótki. A zrobiliśmy ten poziom stosunkowo w łatwym, znaczy w takim przyjemnym czasie. I tu jest, wiecie, o, lecę, lecę, lecę i kurczę. Dolecę, niestety, minimalnie wręcz mi brakowało, żeby to się udało. Muszę po prostu tak jakby na chwilę się tego tylko złapać. Wiecie, o co chodzi, tylko na chwilę. Ach, znowu chyba, znowu za długo się trzymałem. Tak, wiecie, jest problem taki troszeczkę z wyczuciem czasu. O, teraz się ładnie wybiłem, zobaczymy, czy nam się uda. Może nam się udać, może nam się udać. Yes, udało nam się. I w ten oto sposób wyda... O, poczekaj, poczekaj, poczekaj. To jeszcze nie koniec. A ja już myślałem, że to koniec. Już taki szczęśliwy chciałem biec. A tu jeszcze był jeden ostatni skok. I w tym momencie właśnie Bladeuszowi udało się ukończyć kolejny poziom. I to tak ABC. Z oceną C. Nie jest może to wynik najlepszy, ale też wydaje mi się, że nie jest najgorszy. Zwłaszcza, że tutaj widzę, że no tak trochę 16 minut to dużo, to nie jest, chyba nie jest tak źle. Tutaj jest coś takie jak distance, jaki przebiegliśmy, czyli ogólnie rzecz biorąc rozumiem, że chodziło, żebyśmy po prostu mniejszy dystans zrobili. No i taka średnia prędkość jest tutaj jak najbardziej na plus. No mogło być lepiej, ale uważam, respawn tylko 32. Uważam, że nie poszło nam chyba tak najgorzej jak... no nie poszło nam chyba źle, tak mi się wydaje. Bardzo przyjemny level trzeci, to był bardzo przyjemny poziom. Co może zaraz sobie od razu pyknę kolejny level, bo mega mi się w sumie podobała. Teraz... Elo, elo!